11 listopada, więc święto niepodległości zostanie wprowadzona, kwarantanna narodowa, więc słownictwo, które tak naprawdę wprowadził premier Morawiecki, jak to się ładnie nazywa, kwarana, kwarantanna narodowa, a tak naprawdę całkowity lockdown. Czy jest to skierowane przeciwko protestującym, bo 11 listopada wiele tak naprawdę ugrupowań społecznych zamierza protestować, chociaż już powiedziane jest, że jest zakaz tak naprawdę protestów, o czym mówił praktycznie tutaj prezydent Warszawy, zgodnie z zaleceniami Sanepidu i jak dali wprowadził taki zakaz, ale mimo to to nie zniechęca pewne grupy, żeby zorganizować po prostu tej maszyn podległości maszy protestujących. No właśnie. Czy grozi nam tak naprawdę całkowity lockdown, kwarantanna narodowa i z czym ona się będzie wiązać? Pozwolenie na wyjście z domu? Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku Zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Premier Morawiecki zastosował tak naprawdę kilka sprytnych ruchów powiedziałbym PR-owych, które odwracają tak naprawdę kota ogonem, a mówią wprost, że już wkrótce zostanie prowadzona kwarantanna narodowa i można się spodziewać na dzień przed 11 listopada, na przykład zostanie prowadzona 10 listopada czy 9 listopada i tutaj może być zbieżność kilku celów. Premier Morawiecki mówił tam, przeliczał liczbę osób, Zakażonych na 100 tysięcy osób, i tak dalej. Zamiast po prostu powiedzieć konkretnie, że jak będzie na przykład 30 tysięcy osób zakażonych danego dnia, to zostanie prowadzona tutaj kwarantanna narodowa i też to tak nazwał, że to jest kwarantanna narodowa, bo jak coś nazwiemy narodowym, to jest po prostu to wyższe, tak, e, dobro, konieczne, no naród, trzeba dbać o po prostu naród, a po prostu będzie to całkowity lockdown, lockdown po prostu państwa polskiego. Wydaje się, że ta statystyka, tak, kiedy zostanie prowadzony ten całkowity lockdown, to będzie 30 tysięcy osób zakażonych danego dnia, e, tak, e, i e, jeśli chodzi o te statystyki, to Polska jest coraz bliżej. Mało tego, wcześniej praktycznie, jeśli chodzi o statystyki, liczby osób zakażonych nie brano pod uwagę osób, które wykonają badanie w prywatnych laboratori laboratoriach. Teraz od 5 listopada ma być po prostu do tej statystyki ogólnokrajowej brane pod uwagę też te statystyki osób, które testują się prywatnie, więc ta statystyka może być większa. No i wydaje się, że jest bardzo prawdopodobne, że już wkrótce, moim zdaniem to może być, może nie 11 listopada, ale nawet w dzień wcześniej, 10 listopada prowadzone przez rząd. Zresztą to rząd po prostu zapowiadał tydzień wcześniej i tydzień później może to po prostu zrealizować, bo rząd gdzieś tak mniej więcej w środę czy w czwartek zapowiadał. No właśnie i z czym tak naprawdę będzie się to wiązało, ten całkowity lockdown, ta narodowa kwarantanna, no to może być sytuacja bardzo nieciekawa, ponieważ to będzie sytuacja, gdzie będziemy musieli mieć po prostu pozwolenie na wyjście na przykład z domu, czy będziemy, możemy, możemy wyjść tylko ważnej tak naprawdę sprawie tutaj do pracy, do apteki, do przychodni i z naprawdę rzecz może być nieciekawa, tak, po prostu rzecz może być nieciekawa, jeśli chodzi o całkowity lockdown. To też oznacza, że kolejne tak naprawdę strefy państwa, czy kolejne po prostu dziedziny gospodarki będą konsekwentnie wygaszana. Będzie znowu jeszcze większy problem, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Naprawdę ciężkie czasy praktycznie nas czekają. Natomiast Słuszności tak naprawdę wprowadzenia tego cał lockdownu całkowitego, no tutaj to można mówić, czy to rzeczywiście pomoże, czy też nie. Też jest kolejna kwestia, taka, że niektórzy eksperci, tak po prostu przedstawiciele tu środowiska prawniczego, mówią, że wprowadzenie tak naprawdę całkowitego lockdownu jest niezgodne z obowiązującym prawem. No tutaj muszę powiedzieć, że ja się akurat tej kwestii nie będę wypowiadał, bo co prawnik to inne zdanie. Prawo też po prostu jest różnie interpretowane przez różnych prawników, są różne Dokładnie prawa, natomiast no, są takie po prostu podstawy ku temu, czy są wątpliwości temu, ku, ku temu, czy rzeczywiście taki no, całkowity lockdown jest zgodny z prawem, praktycznie zgodny z prawem. Ja przypomnę taką sytuację, jak miał miejsce ten pierwszy lockdown: e, to jeden mężczyzna pod Poznaniem nie miał maseczki, został zatrzymany przez policję, nie zgodził się na przyjęcie mandatu. E, sprawa trafiła do sądu, ostatecznie ten mężczyzna nie zapłacił mandatu. Sąd przyznał rację temu mężczyźnie, że nie musiał mieć po prostu maseczki. No, teraz oczywiście się wszystko zmieniło. Oczywiście trzeba nosić te maseczki, dostosować. Do tych zaleceń, które są na nas nałożone przez Ministerstwo Zdrowia, przez Sanepi i tak dalej, ale przede wszystkim jest podstawa prawna, ponieważ przyjęto to w zmianach, jeśli chodzi o ustawę, ale pół roku temu no, nie było takiej podstawy prawnej i ten mężczyzna, który nie miał tej masteczki wygrał w sądzie, tak? no Bo sąd po prostu przyznał mu rację na podstawie tego, że nie było właśnie tej podstawy prawnej. No i teraz tutaj jest sytuacja skomplikowana. Jeśli chodzi o naszą, naszą sytuację w państwie polskim, ponieważ wiemy, że już wkrótce będzie 11 listopada, który tak naprawdę, którego co roku jest bardzo, są organizowane bardzo duże marsze, bardzo dużo ludzi praktycznie bierze udział w tych marszach, no tysiące czy też nawet dziesiątki tysięcy ludzi, ostatnio w tym proteście kobiet brał udział 100 tysięcy osób podczas jednego dnia w czasie jednego marszu. A teraz, gdyby się na przykład to wszystko połączyło, i protest, tak, kobiet i ludzi, którzy Protestują, czy po prostu wychodzą na ulicę świętować Dzień Niepodległości, mogłoby się okazać, że byłoby na przykład ćwierć miliona Polaków. Od razu trzeba powiedzieć, że takie wyjście będzie nielegalne z punktu widzenia prawnego z kilku względów. Po pierwsze, nie można się zbierać powyżej pięciu osób, jest to po prostu jakby takie rozporządzenie wprowadzone w państwie polskim. To jest jednak kwestia. Kolejna kwestia to praktycznie masze są zabronione, jeśli chodzi o 11 listopada. Prawnie to ogłosił prezydent Warszawy, ale prezydent Warszawy podjął taką decyzję. Tak naprawdę pod naciskiem Sanepidu i instytuc innych instytucji, które tak naprawdę naciskały tutaj na prezydenta, że no nie może podjąć innej decyzji w obliczu tej sytuacji, w której się znajdujemy, tak i te marsze po prostu są odwołane. Mało tego, to nie, tak naprawdę nie, jakby niektórzy przedstawiciele właśnie tych środowisk, które będą protestować, wcale się tym nie przejmują, tak? Oni mówią: Nic nas nie zatrzyma, pójdziemy, będziemy protestować. Oczywiście jest to niezgodne z prawem, nie powinni w ten sposób postępować, ale oni już bączutni po prostu mówią takie rzeczy publicznie w telewizji, tak, że będą po prostu protestować, więc można się spodziewać, nie wiem tak naprawdę, czy te masze będą w takiej dużej skali, czy na mniejszą skalę, czy w ogóle się nie odbędą, ale można się spodziewać, że na pewno po prostu coś się będzie działo tego 11 listopada. No właśnie, złośliwi tak naprawdę, czy przeciwnicy rządu Prawa i Sprawiedliwości mówią w ten sposób, że państwo polskie, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie potrafi sobie poradzić z protestującymi, chcą prowadzić całkowity lockdown jeszcze przed 11 listopada, żeby po prostu nie doszło do masowych protestów, tak, które mogłyby na przykład e, zakończyć w jakiś sposób dramatyczny, jakieś zamieszki i tak dalej. No ciężko jest mi powiedzieć, tak, bo tej rzeczywiście kilka kwestii się nakłada, Ta duża liczba osób zakażonych, e, kwestia 11 listopada, kwestia protestujących ze strajku COVID. Kobiet, tak Sam premier Mateusz Morawiecki namawia do tego, żeby protestować w internecie. Nawet chyba mówił w ten sposób, żeby po prostu złość kierować na niego, tak, a nie żeby po prostu wodzić na ulicę. No nie, 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 nie zachęcam, żeby na nikim się nie wyżywać, ani swojej, swojej złości też nie wyżywać, się, ani nie hejtować, tylko rzeczywiście merytorycznie punktować, czy po prostu tutaj krytykować rząd prawa i sprawiedliwości, jeżeli po prostu ktoś ma zastrzeżenia, tak, jeśli chodzi na przykład o ustawę aborcyjną, a nie takie bezsensowne. Natomiast rzeczywiście tutaj sytuacja, jeśli chodzi o sytuację epidemiologiczną w Polsce, jest nieciekawa. Tak z każdym dniem tych przypadków jest coraz więcej i nic nie wskazuje na to, żeby ta liczba osób zakażonych miałaby nagle wyhamować. No całkowity lockdown jest to tak naprawdę straszna sprawa, tak? Może się okazać, że na przykład rządzący wprowadzą tak naprawdę na przykład możliwość opuszczania domu maksymalnie do 500 metrów od domu. Taki scenariusz, który na przykład miał, miał miejsce czy jeszcze po prostu ma, ma miejsce w Izraelu, także można wyjść z domu dalej niż 500 metrów oczywiście ważnej przyczyny ważnej po prostu yy, ważnej yy, przyczynie tak do, do do szkoły do pracy i tak dalej pamiętam taką sytuację i trochę śmieszną, i trochę po prostu poważną, kuryzalną. E, jak była ta pierwsza fala koronawirusa, to jedna kobieta jeździła na rowerze, miała po prostu z przodu tego roweru koszyk. I na tym koszyku była napisana kartka droga do pracy. Pewnie musiała być ta kobieta nieraz zatrzymywana przez policję podczas tej pierwszej fali koronawirusa. i Już sobie po prostu nawet tą kartkę przylepiła, że nie jeździła rowerem sobie tak turystycznie, tylko jeździła rowerem do pracy, z miejsca zamieszkania do pracy. I przylepiła sobie tą karteczkę, żeby mieć święty spokój przy następnym razie, jak będą kontrolować służby. Aczkolwiek ta taka karteczka też nie zwania człowieka z tutaj, tak, obowiązku zatrzymania się, tak, do kontroli, czy w jakiś inny sposób. Kto wie, czy czasem po prostu tego 11 listopada policji nie będzie pomagać wojsko. Problem jest tego typu, że, i to wojsko może wyjść na ulicy zgodnie z wizją przepowiednią stanowiska Jackowskiego. Problem jest tego typu, że państwo polskie, znaczy państwo polskie, rząd PiSu, tak, no bo państwo polskie to my wszyscy, tak, obywatele, dzwonicy takiej czy innej partii politycznej, to wszyscy, jakby rząd PiSu kompletnie sobie nie radzi ze skalą koronawirusa, w Polsce, to jest jakby jedna sprawa, co nie jest jakby krytyką rządu, tylko stwierdzam fakt, tak, no to chyba każdy z nas po prostu widzi, nawet zwolennicy po prostu Prawa spadliwości czy przeciwnicy, to wszyscy to po praktycznie widzą. Natomiast problem jest tego typu, że rząd PiSu czy premier Morawiecki podejmuje decyzje na podstawie rozporządzenia. I to rozporządzenie ma moc sprawczą, bardzo szybko może wejść w życie. Ono nie potrzebuje tak naprawdę całej tego procedury, żeby ustalać, uchwalać go w Sejmie. Zwłaszcza teraz w Sejm po prostu chyba na dwa tygodnie do połowy listopada ma przerwane zajęcia, bo tam jest tłumaczenie, że jest dużo przypadków osób zakażonych koronawirusem wśród ludzi, którzy pracują, personelu, nie konkretnie posłów i senatorów, ale wśród po prostu personelu obsługującego. No pytanie, czy rzeczywiście jest to tak, ta podstawa, czy to nie jest wymówka tak, żeby rzeczywiście przeczekać ten czas tych protestów na społecznych. Natomiast Problem jest tego typu, że premier Morawiecki może ogłosić na przykład decyzję o tym, że zostanie wprowadzony całkowity lockdown i wprowadzić to w życie na podstawie rozporządzenia, które będzie na przykład 4 godziny przed północą. Tak to miało miejsce z cmentarzami, tak? Ogłosił decyzję o 16 na konferencji prasowej, decyzja wchodziła od północy, czyli 8 godzin później. Tak samo może być tutaj podobna sytuacja, tak? Premier Morawiecki nagle będzie mówić, że po prostu, no, jak tam będzie ilość osób tam na 100 tysięcy ludzi, albo jeszcze na metr kwadratowy, na kilometr to będzie jakieś dziwne przejrzystości. Zamiast konkretnie powiedzieć 30 tysięcy osób zakażonych danego dnia Polaków, wprowadzamy całkowity lockdown. tak? I w momencie, kiedy premier Morawiecki to wprowadzi z dnia na dzień, wtedy powinno, ale jak? Przecież widzieliście, wszyscy mówiłem tydzień wcześniej, że jak będzie taki, tak, to po prostu prowadzimy takie po prostu oboszczenia. Tak? Czyli no, kilka wytrychów. Pierwsze to jest to, że nie jest powiedziane dokładna liczba osób zakażonych, czyli 30 tysięcy osób zakażonych danego dnia. Druga sprawa to jest faktycznie 11 listopada i to, że mogą mieć miejsce protesty. Kolejna kwestia to jest praktycznie to, że rząd sobie kompletnie nie radzi z tą liczbą osób zakażonych koronawirusem, boi się kolejnych przypadków, bo nie mają po prostu gdzie tych ludzi rozlokować, jak im pomóc. Starają się, no ale wiemy, jak ten system po prostu wygląda, on jest na granicy wydolności. No i kolejna kwestia to jest tak naprawdę to, że może to być wprowadzone z dnia na dzień, tak, w trybie praktycznie ekspresowym, co też jest przerażające, no bo rząd jednak po prostu powinien dać trochę obywatelom więcej czasu, tak, czy dwa, czy trzy dni, na przykład Kwestia tego, że będą sklepy pozamykane od soboty, to ja słyszałem taką sytuację z, ze sklepami Ikea, tak. Nie chcę tutaj żadnej kryptoreklamy robić, tylko była sytuacja, że praktycznie w piątek były sklepy, miały być pozamykane, od soboty miały być sklepy pozamykane ściuchami i tak dalej, być otwarte apteki spożywcze, jakieś tam niezbędne budowlane, natomiast na przykład w piątek po południu zapadła decyzja, że także sklepy meblarskie, czyli IKEA po prostu na swoim media społecznościowe ogłosiła, że przykro nam, ale tam 13 czy 12 sklepów w Polsce, nie wiem ile jest tam tych sklepów, kilkanaście sklepów w Polsce, o soboty będzie nieczyna. Dowiedzieli się o tym praktycznie... Na kilka godzin przed prowadzeniem tej decyzji, bo ktoś pewnie z polityków, czy z rządzących powiedział, no tak, ale tam można pójść, tam można pójść, ale IKEA przecież tam można pójść, po prostu zrobić zakupy. No ale to zamkniemy, ale no nie bo to są meble, to nie jest takie potrzebne. No, nie możemy na przykład Castaramy czy Leroy zamknąć po prostu, bo e, tam trzeba kupić jakąś śrubkę czy coś. No bo jak komuś rura pęknie, to musi jednak naprawić, tak żeby e, sąsiadu nie zalewać. Natomiast no, IKEA można zamknąć, tak, i to weszło rozporządzenie, decyzja zapadła po prostu, gdzie ten sklep dowiedział się kilka godzin przed tym, na co na przykład z ludźmi, którzy mieli iść do pracy, z pracy i tak dalej. Więc tak? to pokazuje po prostu, jak rządzący wprowadzają decyzje chaotycznie, szybko, nerwowo. E, nie jest to przemyślane. tak? Szukanie, nagle stwierdzą, że jakiś na przykład, nie wiem, sklep ze śrubkami też go zamkniemy, bo jest niepotrzebny. Po co z jakiś sklep ze śrubkami, czy jakiś inny i tak dalej. Są różne przecież sklepy specjalistyczne. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za gadanie. Dzięki za słuchanie. Czy według Was rzeczywiście kwarantanna narodowa, jak to nazywa kolejne sformułowanie, tak kolejny zabieg praktycznie pr premiera Mateusza Morawiecki stanie wprowadzony, czy po prostu będzie to całkowity Lockdown dla Państwa Polskiego, tak to było wcześniej zapewnione, tak to mówił chociażby wcześniej Jastrzębiec Skowski. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. No i jak tak długo, jak długo potrwa ten całkowity lockdown do Świąt Bożego Narodzenia, do końca roku, czy może dłużej? Piszcie w komentarzach, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, cześć.